W tym filmie porozmawiamy sobie o pewnej szczególnej podprzestrzeni, która jest zdefiniowana dla każdej macierzy. No więc, żeby o podprzestrzeni rozmawiać, to najpierw przypomnę szybciutko definicję podprzestrzeni, ogólną definicję. Co to znaczy, że V jest podprzestrzenią? Co to znaczy, że V jest podprzestrzenią? Był film na ten temat, tam można znaleźć więcej szczegółów i przykładów, a tu jest tylko szybkie przypomnienie. Co to znaczy, że V jest podprzestrzenią jakiejś przestrzeni wektorowej Rn. No to jest wtedy kiedy są dwa warunki. Po pierwsze, jeżeli mam dwa wektory u i v, które należą do mojej podprzestrzeni, to dla dowolnych takich wektorów ich suma również musi należeć do podprzestrzeni. No i ten warunek się nazywa w ten sposób, że mówimy, że podprzestrzeń jest zamknięta ze względu na dodawanie wektorów. A drugi warunek to jest zamkniętość ze względu na mnożenie wektorów przez liczby. Jak mam jakąś dowolną liczbę c i jakiś dowolny wektor u, który należy do mojej podprzestrzeni, no to C razy U musi też należeć do podprzestrzeni. No i to są te dwa warunki, które definiują podprzestrzeń. Jeżeli one są spełnione, to mamy do czynienia z podprzestrzenią. No dobrze, jak to odnieść teraz do macierzy? Powiedzmy, że mamy jakąś macierz, która ma wymiar m na n. Czyli ma m wierszy i n kolumn. I teraz powiedzmy, że interesują nas rozwiązania takiego równania, że macierz A mnoży jakiś wektor V, a w wyniku dostaniemy 0. Dostaniemy wektor zerowy, no bo działanie polegające na pomnożeniu macierzy przez wektor w wyniku daje wektor, więc interesuje nas, kiedy w wyniku dostaniemy wektor zerowy, czyli taki, którego wszystkie składowe są równe 0. No i to jest równanie równanie liniowe jednorodne. Dlaczego ono się nazywa liniowe, to za chwilę pokażę, a jednorodne właśnie dlatego, że po prawej stronie mamy wektor zerowy. Gdyby tutaj było coś innego niż zero, jakiś wektor różny od zera, to byśmy powiedzieli, że to równanie jest niejednorodne. Kiedy mamy zero po prawej stronie, to mówimy, że to równanie jest jednorodne. No dobrze, ale zastanówmy się jeszcze najpierw, ile składowych ma wektor V, żeby to się dało pomnożyć. No w poprzednim filmie, w którym zdefiniowałem, jak się mnoży macierz przez wektor, powiedziałem, że żeby to się dało pomnożyć, no to ten wektor v musi mieć tyle składowych, ile kolumn ma macierz A. No i tam pokazałem, dlaczego tylko wtedy to się da pomnożyć. Czyli tutaj musimy mieć n składowych. Ten wektor v musi mieć n składowych, czyli wektor v musi być elementem przestrzeni Rn. I tutaj ten wymiar n tej przestrzeni, to jest dokładnie ten sam wymiar. Który mówi ile kolumn ma macierz A. No dobrze. No to interesuje nas zbiór rozwiązań takiego równania. No, ale żeby zobaczyć jak konstruktor ma ten zbiór, no to najpierw sobie rozważymy coś takiego, co wyjaśni również, dlaczego mówię, że ten układ równanie, że to równanie jest liniowe. Co będzie? Jak macierz A będzie pomnożona przez pewną kombinację liniową wektorów, powiedzmy, że mam jakąś dowolną liczbę b razy wektor u i do tego dodać Jakaś dowolna liczba c razy wektor, wektor v. No i oczywiście ten wektor u również należy do przestrzeni Rn. No tak, żebyśmy mogli je do siebie dodać. No i teraz zastanówmy się, co to będzie. No, łatwo się domyślić, że to mnożenie powinno być rozdzielne względem dodawania. Ja za chwilę pokażę, że tak jest, ale na razie to tylko napiszę. Czyli to, co mi wyjdzie za chwilę, to będzie tak, że to będzie to samo co macierz a w działaniu na wektor b razy u. I do tego dodać macierz a w działaniu na wektor c razy v. I pokażę też przy okazji w jednym rachunku, że te liczby można też wyciągnąć przed macierz, czyli napisać, że to będzie tutaj będę miał macierz a w działaniu na wektor u. I dopiero wynik tego działania pomnożony przez liczbę b. No i podobnie tutaj, że to będzie dodać. Może napiszę to pod spodem. Tutaj będzie macierz a w działaniu na wektor v. I wynik tego działania pomnożony przez stałą c. Więc ja teraz to udowodnię, że tak jest. No to przypomnijmy sobie, co to jest mnożenie macierzy przez wektor. No to napiszę tę tą, tą lewą stronę teraz będę rozpisywał. Będę rozpisywał tę lewą stronę. I na końcu wyjdzie. To, co mam na końcu po prawej. Czyli tak, tutaj będę miał macierz A. No to tak jak w poprzednim filmie, ponumeruję elementy macierzowe tej macierzy w ten sposób, że pierwszy indeks numeruje mi wiersze. Czyli tutaj mam elementy aż do M1. Ostatni element ma numer M1, bo wszystkie są w pierwszej kolumnie. Tutaj wszystkie elementy są w drugiej kolumnie. Czyli tak wygląda ta numeracja. I tak dalej, aż do ostatniej kolumny. Która ma numer n, czyli tutaj mamy a 2 n a tutaj jest a, mn. I to mnożymy teraz przez tę kombinację liniową. Czyli tutaj będę miał wektor o takich współrzędnych. No co to znaczy kombinacja liniowa dwóch wektorów? No wszystkie składowe wektora u będą pomnożone przez liczbę b. Wszystkie składowe wektora V będą pomnożone przez liczbę C, a następnie te odpowiednie składowe będą do siebie dodane. Czyli tutaj będą B razy pierwsza składowa, B razy druga składowa wektora U, B razy n ta składowa wektora U, i do tego będę dodawał C razy pierwsza składowa wektora V, dodać C razy druga składowa wektora V, i tak dalej, aż do n tej składowej. I teraz muszę wykonać to mnożenie. Tak jak w poprzednim filmie pokazywałem, jak się mnoży macierz przez wektor, to trzeba wziąć elementy macierzowe z pierwszego wiersza i pomnożyć je po kolei przez wszystkie składowe tego wektora, który tutaj mam po prawej stronie. Następnie dodać. I to będzie pierwsza składowa wektora, który dostaniemy w wyniku. Ja tu za chwilę wpiszę te składowe tego wektora z prawej strony, tylko po prostu nie chcę ciągle zmieniać koloru, czyli tutaj będą A1N. I tutaj będę miał składowe tego wektora, wszystkie po kolei. Czyli tutaj będzie pierwsza składowa, która się składa z dwóch części z sumą składowych tych wektorów. Wektora v i tutaj powinno być n. Tutaj powinno być un. Czyli tutaj mamy. N dodać C razy Vn. No, i tak samo będzie dla, dla drugiej składowej. Może drugiej już nie będę wypisywał, ale przy, może napiszę jeszcze ostatnią składową AM2. Tutaj tych składowych jest oczywiście N. ostatnia ma numer MN. I znowu będę miał składową B razy U1. Tutaj za każdym razem już są te same składowe. W każdym wierszu tutaj są te same składowe. Są wszystkie składowe tego wektora, przez który mnożymy. Tylko są mnożone przez elementy, które należą do różnych wierszy macierzy. I tutaj mamy, tu mamy te współczniki, mamy inne. Ale te składowe wszystkie występują w każdym wierszu. No i to jest przypomnienie z poprzedniego filmu, jak się mnoży macierz przez wektor. No i teraz tutaj każdy składnik tego, każda składowa tego wektora, no to to już po prostu mamy mnożenie i dodawanie liczb. Tutaj w każdej linijce to już są po prostu wszystko to są liczby. No to ja teraz mogę skorzystać z mnożenia, z, roz, z rozdzielności mnożenia względem dodawania dla liczb po prostu. No i teraz w pierwszej składowej najpierw wydzielę wszystko co zawiera parametr B i wyciągnę parametr B przed nawias. To co mi zostanie w nawiasie? No Kolorami to zakodowałem, więc zostaną mi tylko te iloczyny, gdzie występuje niebieski czynnik. I będę miał tak. Będę miał A11 razy U1. Dodać A12 razy U2 i tak dalej. A na końcu będę miał A1n razy Un. Czyli tutaj mam U2, tu mam Un. No i to są wszystkie te składniki, które zawierają parametr B. No i teraz podobnie mogę postąpić z tymi, które zawierają parametr C. Mogę wyciągnąć C przed nawias. No i co mi zostanie w nawiasie wtedy? Wszystkie te składniki, które zawierają C, które zawierały C, czyli będę miał a 11 razy V1, zaraz dopiszę dodać A1 2 razy V2, dodać N takich składników znowu, A 1n razy Vn. Czyli tutaj, tak jak obiecałem, wpisuję V1, tutaj wpisuję V2, a tutaj Vn. No i analogicznie mogę to zrobić w każdej składowej, tutaj, czyli tutaj w tej ostatniej też będę miał B i dokładnie tak samo będę miał AM1, AM2. Tutaj kropeczki a, mn a tutaj będą te składowe u1, u2, u, n i podobnie tutaj będę ją dodać c i tutaj już może nie będę przepisywał, każdy wie co tutaj musi być. No i teraz widzimy, że mogę ten wektor, który tutaj dostałem zapisać jako sumę dwóch wektorów. Tutaj każda składowa jest sumą dwóch części. No, i widzimy, że w tej pierwszej części mamy wspólny czynnik B, czyli mogę napisać ten wspólny czynnik po prostu przed wektorem. Będę miał B razy. No, razy co? No, tutaj mam po prostu macierz A w działaniu na wektor U. To napiszę to już od razu tak, że to jest macierz A w działaniu na wektor U. No, a tutaj ta druga część to jest C razy macierz A w działaniu na wektor V. Tutaj widzimy, że to jest dokładnie to samo co pomnożenie macierzy A przez wektor V, tak jak tutaj, to było pomnożenie macierzy A przez wektor U. Czyli tutaj będę miał dodać C razy A w działaniu na wektor V. Wektor V, U to też był wektor, czyli widzimy, że dostaliśmy dokładnie to, co obiecałem na początku. Czyli to, co tutaj jest po prawej stronie, na samym początku tego, tego filmu było. Czyli rzeczywiście pokazałem, że zaczynając od lewej strony, doszedłem do tego, co mam tutaj po prawej. No dobrze, no i teraz wracamy do naszego równania. Mamy to równanie A w działaniu na V daje 0. No to zdefiniujmy sobie teraz taki zbiór. Powiemy sobie, że N to jest zbiór takich wektorów V należących do przestrzeni Rn, że macierz A mnożąc ten wektor V daje w wyniku wektor zerowy. No, i teraz już pokażę, że ten zbiór n jest pod przestrzenią. Jak to sprawdzić? No, powiedzmy, że mamy dwa wektory u i v, które należą do mojej podprzestrzeni n. Czyli sprawdzam ten pierwszy warunek, który przypomniałem na początku. No to co to znaczy, że u i v należą do n? To znaczy, że a w działaniu na u daje 0 i a w działaniu na v daje 0. No to zobaczmy, co nam da a w działaniu na sumę u dodać v. No korzystając z tej własności, którą udowodniłem, mogę napisać, że to jest a razy u dodać a razy v, bo udowodniłem, że mamy właśnie rozdzielność mnożenia wektora przez macierz względem dodawania wektorów. No ale to jest 0, drugi, to drugie też jest 0, czyli 0 plus 0 dostajemy 0. Czyli widzimy, że suma tych wektorów spełnia warunki tej definicji, czyli widzimy, że rzeczywiście u dodać v, suma tych wektorów należy do mojej podprzestrzeni n. No, i teraz sprawdzimy drugi warunek, że jak wezmę jakąś dowolną liczbę c i pomnożę przez wektor, jakiś dowolny wektor v, to co to będzie c razy v, jak zadziałam na tą macierzą a? Pomnożę to przez macierz a. No to zgodnie z tą własnością, która tutaj była, to jest to samo, co wyciągnąć tę liczbę c przed macierz, czyli to będzie to samo, co c razy a mnożące wektor v. No ale to jest 0 dlatego, że V należy do mojej podprzestrzeni N. V należy do N, czyli A w działaniu na V daje 0. Czyli to jest 0, C razy 0 to jest oczywiście 0, czyli widzimy, że wektor C razy V również spełnia definicję tej podprzestrzeni, tego zbioru, bo na razie jeszcze nie wiem co to jest podprzestrzeń, ale właśnie to teraz dowodzę. Czyli widzimy, że C razy V należy do N. No więc ten warunek jest spełniony, ten warunek jest spełniony, czyli rzeczywiście N jest pod przestrzenią. Czyli N jest pod przestrzenią. No i ta podprzestrzeń ma swoją nazwę. Jest pod przestrzenią. No i ta podprzestrzeń ma swoją nazwę. Nazywa się ją jądrem. To jest jądro. Jądro macierzy. Macierzy A. Ta podprzestrzeń złożona z wektorów, na których macierz A się zeruje i oznacza się ją symbolem ker od słowa kernel. To jest ker A. To jest to, co tutaj się jako N. Oznacza się często symbolem ker A. Jądro macierzy A, czyli zbiór takich wektorów, że jak pomnożymy macierz przez te, przez te wektory, to dostajemy zero. Pokazaliśmy, że to jest podprzestrzeń, a w następnym filmie pokażę, jak znajdować jądro macierzy i pokażę konkretny przykład.